Próbował uciekać dostawczym samochodem, a powodem ucieczki było 1,8 miliona papierosów bez akcyzy w jego aucie. 27-latek skończył ucieczkę, uderzając w śmieciarkę i został zatrzymany przez policję. Strażnicy graniczni poinformowali lubańską policję, że w dostawczym Peugeocie, który porusza się po lubańskich ulicach, przewożone są wyroby akcyzowe. Przy próbie zatrzymania kierowca zaczął uciekać. Ucieczka nie trwała długo. 27-latek uderzył w śmieciarkę i został zatrzymany przez policję. W samochodzie przewożone było ponad 1 800 000 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy o szacunkowej wartości 1 300 000 złotych. Jak obliczono, gdyby trafiły do nielegalnego obrotu, Skarb Państwa straciłby ponad 1 600 000 złotych tytułem nieodprowadzonego podatku, informuje Straż Graniczna.